Ja muszę z tego robić fanem moment, nie? Kiedyś. Już widzę stampony, jak to później oglądasz przez 2,5 godziny. Tak, swoją drogą, okay, dobra. To ja chcę ją. To, że pliki cookies polecają ci w reklamach komputery gamingowe. Gra bez lagów na najwyższych ustawieniach? Na stronie cookies. No co? Gamingowe. A to o, tak na mnie. Tak, niestety mam wrażenie, że próbują nas utopić w pracy przed wakacjami. Utopić w pracy? A w ten gdzie pracujesz? Na promie. Pytali. Ten gest sprawił, że natychmiast wyprostował. Co? Coś ci się wyprostowało? Nie wierzę w to. Chyba bo inaczej wyprostowałam. Kria zebrała czule dłoń z mojego uda. Przepraszam bardzo, ona ją położyła na kolanie. Gdzie ona się wybierała z tą ręką? Pria uśmiechnęła się do mnie i położyła mi dłoń na kolanie pod stołem. Co? No dalej, do łóżka marsz. Ciekawe, co to mają na myśli? Morgan dał Aleksiemu klapsa w pośladek. A co innego mógł mu dać klapsa, no? No. O Boże! O Boże! Nie, kolanie przestań. Efekty specjalne, tak? Właśnie... Nie wiem, czemu jestem na razie. Zaczyna się scenariusz z Gwiezdnych Wojen, a tak krew... Pani, czemu jestem dwa razy, lol? Pani zagrałaś drugą, pani. Czemu? Nie fatygujcie się, że... To na herezy się dzieje, o! Ja jeszcze nic nie powiedziałam. Aha. Samego, proszę cię! To już było wyzwanie, to oni już rzucili wyzwanie. Morgan wymycił pieśń, którą zwykle gra się na wejściu do kościoła. Są książki zbrodnie idealna, jak zakryć ślad. Ale kurde, jakieś hantle, słuchaj, jeden bunt. Co on tu jeszcze ma? Wygląda jak żarcie z maka. Tak trochę. Jakieś skarpe, rękawice bokserskie, no słuchaj. Najpierw cię ogłuszy hantlem, potem rękawice. Co to są nunchaki za tymi rękawicami, co to jest? Ktoś efekty specjalne? To było za to wyrobił. Jezu! Jest tylko jeden. To nie umiało być lepsze, tak? Przed liceum słodki Amoris. O kurde. Tylko tło. Nie ma. Idziemy do innej rzeczywistości. Ma kibelka. Znaczy, to jest lepsze Wi-Fi. Cześć. Co to było? Skitła. Dobra, to... Niesamowite, dlaczego pani się tak pcha? Tego nie! Lidlu. Witam. To pani się na mnie pcha! Nie mogę się dodzwonić do syna, który jest w Australii. A co jeżeli zjadły go rekiny? Jak miałbym się o tym dowiedzieć? Miałabym! To o Jezu! Zrobię nie ubieraj się na tego płaszcza. Weszłam z górą na pije. Weszłam z górą na pije. Wiecie jak to mówią? Nie przyszła pria do góry, to przyszła góra do pryi. Kitty, co robisz w ambulatorium? Wszystko gra? Lepiej się. No mój. Mam coś z głową, tak jak mówiłam. Jestem pewna, czy wyzdrowieję, a nawet jeśli to zostawi na mnie pięciu, które będę nosić do końca życia. Ciąża? Czy to był tak długi monolog? O pytanie! Najpierw mnie proszę, żebyś słuchaj, wiem, że cię, wiem, że mnie dopytujesz o tą jedną rzecz od dawna i za każdym razem udzielam ci wymijającej odpowiedzi, ale czy ty jesteś gotowa usłyszeć odpowiedź? Kurde, tak. Czy ty chcesz, czy ty na pewno chcesz?
czuję na sobie ciepłej ręki. Wreszcie mam uczucie nasycenia, na które czekałam cały. Ej, czy słodki flirt to jest może jakaś metafora czegoś, co dopiero zaczynamy zauważać? Jak ludzie radzili sobie, zanim pojawił się internet? Nie radzili. Naprawdę, Zuzka, nie bądź tak tempa. Błagam cię. Do czego ta sztuka? Koni, pamiętasz te pamiętne noce? Na dziękuję bardzo. Tak, pamiętam, dobra. Gdzie strony Beka zabiją cię? Cicho, mówmy się. To są wariaci, ale oni, a to są śliszczy pały. Oho, cool. Dajcie play. Ale klawu. To są wariaci. Ale zabawni wariaci. Pasował mnie w policzek, a potem mam... To tylko piksele. Cicho! Ja się tu przejmuję. Gada, Wiesz jak ja reagowałam na live'ach Mirajkę Frije widziałam? No właśnie. Nie pamiętam. Słynna wokalistka razem z Frio na zdjęciu. Ej, nie, to bym się nie zdziwiła, nie? Wydajesz się... spięta. No nie. Byłam zaledwie kilka centymetrów od jej twarzy. Położyłam dłoń na jej policzku. No zrób to, Jezus, nie musisz mieć 5000 opcji dialogowych, żeby to zrobić. Tak. Ja zdecydowałam, myśli na siedzeniu. Tak. Nie zmyślam. Czekajcie, czyli on po prostu szedł sobie przez ciemną alejkę, natknął się na dwóch dealerów i powiedział: ej, siemo, dzisiaj będę dla was pracował. Tak. Oni powiedzieli: tak, dobrze. Jesteśmy gigantycznym kartelem narkotykowym, a ty na pewno nie jesteś policjantem. Zapraszamy. Ej, dawajcie, że nie zabawa! No serio, postaram zmysł! Zamówiłem dwa dzbany, ale widzę, że już tu są! Ej, nie wiem teraz. Dobrze. Rację. Dobrze. Kochaj, tak samo. Do widzenia potem. Pa! To była moja racja. Lektor mi odłożył. Czekajcie, czy ja mam jakąś... A później tylko wychodzi, drzwi się zamyka. Nie jesteś sama. Aż te szafy odruchowo spojrzały. Jak? To był za demon. W ciebie tak. Jesteś sama. Pasuje ci to. Nie pasuje. Nie. Dziękuję. Ona miała depresję poporodową, czy depresję taką, wiecie, chwilową, nazwaną handlem. I to. Rosalia. Ona wypiła jego krew. To była depresja chwilowa, że nie była na zakupach, więc... Pierwsze! Wiem, jest pierwszy, plus 5. Pierwsze. Yes. Mam was zostawić we dwójkę? Tak! Idź! Czego nie rozumiesz sobie? Idź! Już czekam, jak i mama mówi takie: no to masz tą koleżankę z pracy, nie? No to z nią ci... Ja chcę patrzę. Zobaczyć ścieżkę Hyuna z tego odcinka. Ja chcę zobaczyć, jak mama Hyuna mówi do Suśki: pokaż wnuki. Rodź mi wnuki! Kiedy wnuki? A w ogóle ten podejrzany typ, co nie lubi mieć skarpetek niedopompany, to jest takie... Ja rozumiem, że podmieniasz nasze narkotyki na zwykłe zioła, przez co tracimy klientów. Ale za te skarpetki to cię zabiję! A proszę, a wilku, mama. Teściowa? Nie w tym wypadku! Me. Sorry! Dobra, popełniłam wielkie kuku, poszłam po lady. Nie spodziewałam się mamy Hugh na tej scenie. Mam teraz sztywny język. Rozmawiam się tym świetnie. A Boże, jakie mam to zrobić? Dobra. Vivi, twoja postać ma 2 IQ, albo jeden chromosom za dużo. To jest też Aleksy. To prosimy przyjęty. Tak szybko mu wybaczyłaś? Pogięło cię? On cię chciał... No.
Co? Zapraszam. Rym-cym-cym. Rym-cym-cym, dokładnie. Teges szmeges pomarańcze. Rym-cim-ho-ho-ho. Co ona? Ja chciałam w ogóle. Koleś ci się zmierza ze swoich problemów, a ty masz go w dupie, bo zadowiesz się z kotem. Siedzi, bawi się z kodem, on skończył mówić o siatce po prostu kartelu narkotykowego działającego w ich mieście. Co, mówiłeś coś? Byłem zajęty. Z pewnością zapomnimy o jednym. Boże święty! Obejrzyj te dzieci. Straszny jest, nie chcę cię znać. Nie wejdziesz moim tekściem. Przyjmuję. Albo i tylko. Order języka polskiego. Co budował konstrukcję podejrzenia? Nie, mnie po prostu zastanawia, czy osoba, która to tłumaczyła, to przeczytała po tym, jak to przetłumaczyła. Ja nie rozumiem. Poroniła. Naprawdę, ona się nie odzywała. A co z Leo? Co nie? Leo nie istnieje. Nie, proszę się nie martwić, ona tak stoi tylko z boku i takie... Nie, ona po cichu liczy, że to będzie jej synowa i chce ją zaangażować w ich sprawy rodzinne. Na Boga. On już widzi, co się kroi, widzicie? 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 Spokój, nie ma pierwsza siferka. Wiedział! Mówiłam! Sorry, Diva, nie w tym uniwersum. Na innym kącie mowę. Ej, ale jestem głupi. Zapomniałem. Jesteśmy na plaży. Mam się bać. No i... Nie! Lektor! Nie masz prawa! Nie rób tego! Nie dotykaj! Nie! Ło, jakie poświęcenie! Aż na kampus! Romantyk! Mógłbym do drzwi, ale będę... Wow, aż na kampus... Tak, na kampusie macie skrzydło szpitalne, a ja... No wiesz... A ten nadgarstek to co? Tam dalej go trzyma! Ja nawet tego nie zauważyłem! Nie! Ciekawe, jak on kurtkę założył, jak się tak trzymał. Może zębami się chwycił na chwilę. Zapomnijcie języka prawdy? Spadaj. Tak! Dziękuję, Nat. Nie musisz mnie wprowadzać, jeśli nie... A, okej, dobra. Położyłam się do łóżka i natychmiast zgasiłam światło, myśląc o pretensjach kierownika nikotynego dzisiejszego poranka. A światło to się pali. Ej, w tym oknie pobije tak nagle kierownik. A może jest moje czapy? Taka ciemna postać za okna. Lepiej, żebyś zgasiła dzisiaj światło, bo jutro rad możesz się nie obudzić. Widziałaś nadgarstek Nataniela, z tobą zrobię to samo. Zobaczcie też. Wiem. Wiem to. Mówię się nie śmiać, okej. O, w dupę, osa mi wleciała. Łapią, szybko, dawaj, łapią. Łapią busta. Zęby ją. Zabiję ją, bierz póki ciepłe! Mówię ją zabiję, czekajcie! Jak ci koteczki uciekały z piwnicy, to gonił. O Jezu, to brzmiało to ci... To brzmiało źle! Aha! 1-0! Miałeś ją połknąć, a nie zgnieć. Karton to też jest gdzie. Ale, tam nie ma grzebania, nie ma kibelka, nie ma podziału na pokój, kibelek i kuchnię. Otrzymaj mi piwo. Uroczo. Myślę, że odkryliśmy nowy głos mądrości w naszej grupie. Aha. Albo i tylko głos mądrości. Dalej. Jestem świetną widzką horroru. Z pewnością będę zakrywać sobie... Co? Jestem świetną widzką horroru. Tak, fellow samico. Ja również bardzo lubię kinematografię. Ja też świetnie oglądam horrory. Patrzę na rozmazany napis długopisem na ręce. Ginę ma do gafie. No, dalej się widzimy i idę do następnego bye bye wszystkim. Pa. Pa.